Czy kamizelki można nosić latem? Jeżeli tak, to w jaki sposób? I co w ogóle jest ważne w doborze kamizelki do swojej sylwetki? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Gdybym prowadziła familiadę, to bym teraz zaczęła od suchara, bo tutaj właśnie kolega operator zapytał się mnie, czy będę mówić o kamizelkach kuloodpornych. No więc nie, o takich nie będę. Jeżeli oglądają mnie osoby, które wymagają takich kamizelek, to zapraszam na konsultacje indywidualne. Ale już przechodząc do poważnych rzeczy, czyli jak do czego dobierać kamizelki, no to zanim jak i do czego, i czy w ogóle pasuje, i z czym je łączyć i tak dalej, no to ważne, jakie kamizelki wyróżniamy. I można powiedzieć, że jest kilka takich podziałów. Przede wszystkim no, rozróżniamy kamizelki ze względu na długość. Mogą być krótkie, czyli takie do pasa, mogą być takie dłuższe, czyli mniej więcej zakrywające pośladki gdzieś do połowy uda, a mogą być bardzo długie, czyli takie, które gdzieś nam no, tak jakby do kostek sięgają. Można też je rozróżnić ze względu na to, jak są, czy są zapinane, czy są rozpinane. Mamy kamizelki, które są kamizelkami tak zwanymi wkładanymi, tak zwane bez rękawniki, najczęściej z takiej dzianiny swetrowej. Mamy kamizelki, które są zupełnie rozpięte, nie mają niczego ani do zapięcia, ani do zawiązania. Mamy kamizelki, które są zapinane na jeden guzik bądź wiązane. I mamy kamizelki dwurzędowe, czyli takie, które są zapinane. No i oczywiście jeszcze jest też sposób, tylko rodzaj materiału, z którego one są wykonane, bo mogą być oczywiście kamizelki takie garniturowe, mogą być kamizelki, jak wcześniej wspomniałam, z dzianiny swetrowej, mogą być różnego rodzaju futrzaki, takie, które mają gdzieś jakieś ciciki. Mogą być puchowe kamizelki, pikowane, przeróżne sposoby. Ja tutaj będę Wam pokazywała inspiracje, te takie stylizacji z tymi kamizelkami. I jeszcze jest jedna taka ważna rzecz, jeżeli chodzi o kamizelki, no to oczywiście do czego w ogóle je nosić i kto może je nosić, czyli też je troszeczkę rozróżniamy ze względu na styl. I oczywiście, jeżeli już mówię o stylu, to nie mogłabym nie wspomnieć o książce Znajdź swój styl, czyli książce, która, no jak sama nazwa tutaj, tytuł jej wskazuje, pomaga szukać swojego stylu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w tej książce jest opisane 27 stylów ubierania się, opisanych i zilustrowanych. Właśnie, o tutaj może mi się uda pokazać troszeczkę, w ten sposób są one zilustrowane. Więc jeżeli czujesz, że szukanie swojego stylu, no jest to takie coś, co może Cię interesować, to zaproszę Cię na stronę znajdswójstyl.com.pl. Tam możesz nabyć tą książkę drogą kupna, czy w postaci takiej papierowej, czy w postaci e-booka. I jeżeli chodzi o styl, to są takie style, które w ogóle często z kamizelkami są kojarzone. Na pewno będzie to styl taki militarny, bądź też safari, który nawiązuje do stylu militarnego. Tam kamizelki, szczególnie z takimi dużymi kieszeniami, są dosyć popularne. Bardzo często właściwie są one dwurzędowe, takie, które nawiązują guzikami trochę do stylu właśnie tego militarnego. Na pewno też możemy w takim stylu biznesowym, czy stylu klasycznym odnaleźć kamizelki, które będą kamizelkami takimi garniturowymi, czyli z zasady wełna taka garniturowa, czyli tkanina wełniana. Jeżeli chodzi o inne style, no to na pewno kamizelki, które będą jeansowe, będą się wpisywały i w styl kowbojski, i w styl boho bardzo często. Też na pewno w stylu takim casualowym. Kamizelki, które są puchowe, będą świetnie nadawały się do stylu sportowego, natomiast te takie pikowane najbardziej do stylu angielskiej wsi. Także jak widzisz, jest dużo opcji, dużo możliwości. Tak jak wspomniałam, w książce Znajdź swój styl jest tego dosyć sporo, 27 stylów, no i uczysz się, jak tutaj znaleźć go dla siebie i wybrać najlepszy, no i jak je ze sobą łączyć, bo chyba nie znam ani jednej osoby, która ubiera się tylko w jednym stylu. Przechodząc dalej, czyli wiemy, że jeżeli chcemy, zastanawiamy się w ogóle, że kamizelki nas kuszą, to najpierw zastanówmy się właśnie, czy one pasują do naszego stylu, czy to jest coś, co będzie pasowało do naszej szafy. I dlaczego ja o tym mówię jako najważniejszej rzeczy, a nie zaczynam od sylwetek, czy od jakby aspektu praktycznego
tej sztuki odzieży, ponieważ bardzo często podczas przeglądów szaf, ponieważ ja jako stylistka mam taką usługę jak przegląd szafy i przegląd szafy polega na tym, że ja po prostu ląduję u Ciebie w domu i robimy jeden wielki rozgardiasz, przebieramy, szukamy, zestawiamy, trochę odrzucamy, trochę łączymy w nowe zestawy, i bardzo często gdzieś na samym końcu, takie trochę zapomniane, lądują kamizelki. Kamizelki, które bardzo często leżą już kilkanaście albo czasami nawet ponad 20 lat w szafie i były ubrane ostatni raz 5 albo 7 lat temu, ponieważ właśnie nie pasują do stylu. Dlatego pierwszą rzeczą, jeżeli masz kamizelkę w szafie i nie wiesz, co z nią robić, to zastanów się, z jakiego ona jest stylu, jak mogłabyś ją połączyć. Tutaj będę Cię właśnie odsyłała do książki Znajdź swój styl, ponieważ ona to wszystko dokładnie tłumaczy, przeprowadza Cię przez taki proces wyszukiwania swoich stylowych rzeczy i jak je ze sobą łączyć. Więc bardzo często te kamizelki po prostu nie nadają się dla klientki, nie są w żaden sposób, nie ma możliwości, żeby je wykorzystać, po prostu w żaden sposób do żadnego wcześniej obranego kierunku, obranego stylu nie pasują. Dlatego też, jeżeli zdecydujesz się na zakup kamizelki, a ja muszę powiedzieć Ci, że ja chyba w życiu swoim nie miałam ani jednej kamizelki, która byłaby taka stylowa. Mam taką sportową, czyli taki ocieplaczek, jak sobie idę gdzieś na spacer, pikowaną. Natomiast chyba poza tą, to nie miałam nigdy kamizelki w swojej szafie. Przygotowując się do tego materiału, przeglądając zdjęcia, te wszystkie inspiracje, które Wam tutaj pokazuję, zapragnęłam kamizelki. Także myślę, że to będzie coś, co wyląduje na mojej liście zakupów, szczególnie na lato. I co ciekawe, dlaczego właśnie teraz ten wideoporadnik się pojawia i stąd te pytania na początku, czy można nosić latem, czy da się je jakoś ograć. To jest kolejna rzecz, nad którą należy się zastanowić, wybierając kamizelkę. Czyli najpierw zastanawiamy się nad stylem, później zastanawiamy się nad tym, na jaką porę roku my ją chcemy albo możemy wykorzystać. I tutaj też będę pokazywała Wam, że inne kamizelki wybieramy na przykład na lato, czyli takie, które możemy zarzucić sobie na sukienkę, które mogą być takim ładnym wypełnieniem stylizacji, mogą dodawać czegoś ciekawego, mogą być takim ozdobnikiem, wyróżnikiem, takim czymś, że tak powiem, modowym. A jak to się mówi, nie wiem, czy w ogóle istnieje taki przymiotnik modowy, ale często w moim świecie jest używane takie słowo, więc to jest coś, co może dodać takiego, wiecie, takiego wow, że można ubrać zwykłą, po prostu bawełnianą taką t-shirtową, dresową sukienkę, ubrać na to kamizelkę i wyglądać bardzo stylowo. To jest coś, co mi się bardzo podoba. Więc latem, tak właśnie z gołymi rękami można tak, ale można też na przykład wykorzystać ją w stylizacjach takich bardziej wieczorowych, eleganckich, gdzie myślę sobie, że idziemy na jakieś urodziny, na jakąś uroczystość. Myślę, że nawet w odpowiedniej sytuacji można by było to na jakieś wesele nawet ubrać. Jeżeli ktoś nie ma ochoty, któraś z kobiet nie ma ochoty iść w sukience, to właśnie takie coś, gdzie takie jakby prawie garnitur, ale jednak bez rękawów, taka dwurzędowa, zapinana na przykład na gołe ciało kamizelka, uważam, że to jest świetny pomysł. Czyli mamy po prostu taki bezrękawnik nałożony na gołe ciało, albo ewentualnie na jakiś top, jeżeli tutaj jakby zapięcie nie pozwala nam na nieubranie czegoś pod spód. Kolejna rzecz, jeżeli nie latem, to oczywiście można ubierać wiosną i jesienią. Wtedy, kiedy naprawdę potrzebujemy, tak jak ja wcześniej wspomniałam o mojej puchowej kamizelce, moim ocieplaczu, to jest właśnie coś, co ja po prostu narzucam na tak zwany taki t-shirt z długim rękawem, czy tak zwany bawełniany long sleeve, ubieram do tego dżinsy. Jeżeli jest zimno, ale nie bardzo zimno, to zarzucam tą kamizelkę, czasem przerzucę jakimś szalem i mogę iść na spacer. Ale też myślę sobie, że ubranie takiej kamizelki w stylu właśnie ozdobnika, czegoś, co uzupełnia stylizację, w temperaturach takich wiosennych albo w temperaturach jesiennych jest świetnym pomysłem jako coś, co ubieramy właśnie na cały dzień, czyli nie ściągamy tej kamizelki. Oczywiście kamizelka może też być stosowana zimą, czyli wtedy naprawdę, kiedy potrzebujemy dodatkowego ocieplenia, kiedy na przykład możemy ubrać ją na golf jako dodatkową warstwę nawet w pomieszczeniu, albo coś, co będzie takie bardzo stylową będzie przypominało zimę, czyli coś, co jest futerkiem, coś, co jest jakimś takim z piórkami, czyli po prostu taka ciciata kamizelka. Też można bardzo ciekawie jej ograć, jak zresztą tutaj widzisz na zdjęciach, które pokazuję.
Także tak naprawdę można kamizelkę na wiele przeróżnych sposobów, na każdą porę roku i właściwie na większość okazji, bo przecież do pracy też możemy ubrać taką kamizelkę, która właśnie będzie trochę wyglądała jak obcięta z rękawów marynarka. Możemy to ubrać na koszulę, możemy ją ubrać na coś, co jest po prostu taką przylegającą bluzką, obcisłą, żeby ta kamizelka jakby rządziła stylizacją. Uważam, że jest to bardzo, bardzo ciekawa część garderoby i myślę, że warto rozejrzeć się, szczególnie jeżeli, uwaga, i tutaj przechodzę do kolejnego kryterium doboru kamizelek, szczególnie jeżeli jesteś na przykład sylwetką A. Sylwetka A to jest taka sylwetka, która jako pierwsza przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi o kamizelki, ale uwaga, szczególnie te kamizelki krótsze. W przypadku sylwetki A, dlaczego ona jest dobra? Ponieważ jest to coś, to jest dodatkowa jakby ozdoba, coś jakby dodatkowa warstwa, coś, co przyciąga uwagę do góry sylwetki. A jak wiemy, sylwetka właśnie A nie chce przyciągać uwagę tam do dołu, tylko chce przyciągać uwagę do góry, czyli zabudowywać górę sylwetki. To jest świetne akcesorium. Podobnie może stosować to sylwetka E. Ale tutaj już może pozwolić sobie na, jeżeli chodzi o trochę takie dłuższe, przedłużone, może gdzieś zakrywające pupę, czy do połowy uda. Dlaczego sylwetka A nie powinna mieć takich dłuższych, do połowy uda, czy do kroku, czy do pupy? Ponieważ bardzo często sylwetka A najszerszą swoją część sylwetki ma właśnie w pośladkach, w bryczesach, czyli w tym miejscu mniej więcej na wysokości Twojego kroku, to tam nie powinny się kończyć kamizelki. One powinny być albo krótsze, albo dłuższe. Świetnie w kamizelkach już wszelkiej maści też będzie wyglądała sylwetka I, ponieważ to jest sylwetka, która jest bardzo szczupła, wymaga trochę optycznego takiego wypełnienia stylizacji i kamizelki będą świetnie się nadawać. Ale czy to oznacza, że reszta sylwetek nie powinna stosować kamizelek? Zupełnie się nie zgadzam. Wszystko zależy od tego, jak tą sylwetkę, przepraszam, kamizelkę oporządzimy tutaj na sylwetce. W przypadku sylwetek O na pewno nie będziemy wybierać dwurzędowych, no bo ponieważ jest to ozdoba na wysokości brzucha, nie chcemy. W przypadku sylwetek Y z większym brzuchem, czy sylwetek H z wielkim, większym brzuchem, takim wystającym po prostu do przodu, no raczej te dwurzędówki nie są dobre. Ale jeżeli już wybierzemy kamizelkę, która jest otwartą kamizelką, która robi pionowe linie stylizacyjne, pionowe linie stylizacyjne, czyli bo ja tak tutaj wspomniałam wcześniej, że kamizelka jak się kończy na wysokości kroku czy pupy, to robi poziomą linię stylizacyjną, takie przecięcie, które poszerza, no po prostu mówiąc potocznie, pogrubia, natomiast pionowe linie stylizacyjne wysmuklają, wyciągają, dlatego sylwetka O ma no, taką tendencję do tego, żeby dobrze właśnie w takich pionowych liniach stylizacyjnych wyglądać. I te pionowe, poziome linie stylizacyjne to jest część złotych zasad stylizacji. Ja te zasady stylizacji przemycam w różnych wideoporadnikach, natomiast jeżeli miałabyś ochotę na posłuchanie takich złotych zasad stylizacji i wszystkiego na temat fasonów, od biżuterii, nakryć głowy, poprzez wszystkie ubrania, rodzaje dekoltów, rękawów, jak podkreślać talię, jak wydłużać nogi, jak skracać nogi, czyli wszystkie zasady stylizacji, które ja znam, to jest taki produkt, nazywa się kurs online Kod Sylwetki i wystarczy wejść po prostu na stronę www.kodsylwetki.pl i tam można wpisać się na listę osób zainteresowanych kampanią promocyjną, albo oczywiście można go zakupić, natomiast ja zawsze będę namawiała do tego, żeby czekać na kampanię promocyjną, szczególnie teraz, ponieważ już za niedługo, 10 czerwca, będziemy ruszać z kampanią promocyjną, a kampania promocyjna oczywiście oznacza bardziej korzystne dla Was ceny i specjalne pakiety. Także taki kurs online nauczy Cię wszystkiego o fasonach dla Twojego typu sylwetki. Na początku tego kursu uczysz się rozpoznawać swoją sylwetkę, niekoniecznie tylko w typologii sylwetek, tam te Y, A, T i tak dalej, ale też w aspektach takich jak rozmiary, wzrost, długość nóg, długość rąk i inne ważne rzeczy, których nie jestem w stanie przekazać w wideoporadnikach, ponieważ no, nie mówię tylko do jednej osoby, ale mówię do rzeszy osób, które mnie słuchają. No więc wracamy do kamizelek i pionowych linii wydłużających, wysmuklających sylwetkę, czyli właśnie otwarte kamizelki powinny być dedykowane dla tych osób, które mają rozbudowaną linię
linię brzucha. Jeżeli na przykład jesteś sylwetką H, albo sylwetką S, albo sylwetką X, to też świetnie będziesz wyglądać w takich kamizelkach, które są albo na jeden guzik, albo przewiązane w talii. Oczywiście należy uważać, jeżeli mamy bardzo pełną sylwetkę, pełną to znaczy obfitą w kształtach, mamy krągłe ramiona, krągły biust, krągłe biodra i możemy być na przykład właśnie sylwetką X i chcemy ubrać taką ciciatą, futrzaną jakąś kamizelkę i przewiązać ją w pasie, to czasami może to optycznie pogrubić, więc te takie kamizelki, które mocno dodają nam objętości, które mają ten element takiej trójwymiarowości tego futra, raczej lepiej wyglądają na tych osobach, które mają mniejsze biusty, które mają po prostu mniej obfitych kształtów, jeżeli chodzi o sylwetkę. Natomiast jeżeli należysz do osób bardzo szczupłych, to one nawet są pożądane, żeby właśnie tej obfitości kształtów dodać. Jeżeli chodzi o inne typy sylwetek, jak na przykład te, które troszeczkę pominęłam, czyli sylwetki Y albo sylwetki, o Y wspomniałam w przypadku otwartych, ale na przykład sylwetka T, tak naprawdę każda z sylwetek może nosić jakiś rodzaj kamizelek. Prezentuje tak dużo tutaj opcji, że można zawsze dobrać coś dla siebie. Trzeba pamiętać o swoich zasadach stylizacji, czyli na przykład jeżeli jesteśmy Y-kiem, to nie nosimy kamizelki, która będzie miała wielkie kieszenie tutaj albo wielkie klapy, tylko raczej coś prostego. Czyli wszystkie zasady Twojej sylwetki no tutaj są jakby jak najbardziej się nadają. Bardziej chciałabym, żebyś otworzyła się na nowe opcje i następnym razem, jak będziesz w sklepie i dostrzeżesz gdzieś jakąś piękną kamizelkę i stwierdzisz, że jest w stylu, który jest Twoim stylem, no to jak najbardziej przymierz. Po prostu spróbuj. Może się okazać, że to jest coś, co zawsze obchodziłaś tak dookoła, bo nie wiedziałaś, jak to ugryźć, a teraz po lekturze książki Znajdź swój styl, po rozpoznaniu swojego stylu, po sprawdzeniu, czy tam długości są ok, czy pionowe, poziome linie, czy nie ma jakichś, nie wiem, za dużych kieszeni, za małych kieszeni w nieodpowiednim miejscu, jak najbardziej, jeżeli teoretycznie przejdzie te kryteria, które są dla Ciebie ważne, to przymierzaj. Także zadanie domowe dla Ciebie, przymierzaj kamizelki, bo jak widzisz, ja muszę powiedzieć, że ja się tak kolokwialnie mówiąc trochę podjarałam tymi kamizelkami i myślę, że na pewno następna wyprawa do sklepu, chociaż w moim przypadku bardziej wyprawa online do sklepu, nas powoduje, że jakieś kamizelki sobie wrzucę. Także jak sobie wrzucę, na pewno się pochwalę, na pewno na moim kanale na Instagramie, do którego link też masz pod tym wideo. Także dziękuję. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za kamizelkową przygodę. Mam nadzieję, że zainspirowałaś się i oczywiście zapraszam do włączenia powiadomień przy subskrypcji, po to, że gdy wjedzie następny wideoporadnik na kanał, zostaniesz o tym powiadomiona. Także dzięki jeszcze raz za dzisiaj, miłego dnia Ci życzę i do zobaczenia następnym razem.